Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się lśniąco białe, a oto dwóch mężów rozmawiało z nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli jego chwałę i obydwu mężów stojących przy nim. Gdy oni się z nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty. Jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich. Zlękli się, gdy weszli w obłok. A z obłoku odezwał się głos: To jest Syn mój wybrany. Jego słuchajcie. W chwili, gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest sam. A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co zobaczyli. Szczęść Boże, witam wszystkie dzieci z kaplicy, w której codziennie modlę się i odprawiam mszę świętą. Tutaj, tak jak czytamy w Ewangelii, spełniają się te słowa, o których mówił Pan Jezus. To znaczy, że kiedy się ktoś modli, to się zmienia jego twarz, jego oblicze, zmienia się dużo, dużo różnych rzeczy, nie tylko twarz, ale zmienia się całe życie. Do tego dzisiaj Pan Jezus zaprasza, żeby Wielki Post był nie tylko czasem, kiedy coś robimy, dajemy komuś, na przykład wrzucamy pieniądze do tej skarbonki, którą pewnie już zrobiłyście, ale kiedy też się na przykład modlimy. I do tego Was zapraszam, żeby się modlić, szczególnie w ważnych intencjach, bo modlitwa zmienia życie. Nie tylko twarz jest piękniejsza, ale zmienia całe życie. Nie tylko rośnie broda po modlitwie, ale zmienia się całe życie. Może szczególnie w tym czasie trzeba nam się modlić w tych ważnych intencjach. Myślę, że takie macie. Ja Was zapraszam dzisiaj wieczorem, jak będziecie się modlić, to pomódlcie się w jednej intencji. Przede wszystkim o pokój u naszych sąsiadów na Ukrainie. Aby nie było wojny, aby dzieci nie cierpiały, nie ginęły, nie umierały. Niech to będzie takie zadanie bardzo ważne, ale zadanie, do którego zapraszam, żeby podejść właśnie poważnie, bo modlitwa zmienia świat. Modlimy się. Amen. Wielki Post, Wielki Post, budujemy razem most, most do Ojca, który w niebie. Czeka na mnie i na Ciebie, czeka na mnie i na Ciebie. Wielki Post, budujemy razem most, most do Ojca, który w niebie. Czeka na mnie i na Ciebie, czeka na mnie i na Ciebie. Wielki Post, budujemy razem most, most do Ojca, który w niebie. Czeka na mnie i na Ciebie, czeka na mnie i na Ciebie. Wielki Post, Wielki Post.